Kochani, witam serdecznie na kanale Radość w Ogrodzie. Kochani, rozpoczynamy kolejny vlog ogrodniczy, na który serdecznie zapraszam. Kochani, dzisiaj u mnie zimno. W nocy było minus jeden, i powiem Wam, przyszłam sobie tutaj zrobić osłonki. Właściwie na tą skrzynię. Gdzie miałam ogórki? Ogórki sobie usunęłam, no bo już niestety z nich nic by nie było. Jest za zimno, no po prostu przymrozek był dzisiaj. Jak również postanowiłam jednak sobie wykopać marchewkę, bo marchewka też przemarza. Yy, wytrzymuje tylko tam chyba do minus 5 stopni, no ale wiadomo, nie rośnie. Tak samo te buraczki też. Za niedługo sobie je wykopię. No, nie będą wielkie jak normalne, ale coś tam z tego zrobimy. Więc, marchewkę całą wykopałam. Zaraz Wam pokażę, jaka jest. No, nie jest za wielka, bo to była późna marchewka. Sadzona chyba w sierpniu, na koniec sierpnia. I tutaj mamy różne marcheweczki. Różnej wielkości, ale. Pokroję sobie ją do zamrażarki no i będzie do zupki. Zawsze swoja to swoja. Dziwne mają kształty. Takie nietypowe. Takich tradycyjnych, prostych marchewek to tutaj nie mam. Może jakaś jedna, ale tak przeważnie jakieś same takie poskręcane. O, może ta, ale nie jest wcale za wielka. No ale marcheweczki troszkę jest. Więc to są moje zbiory z trzech odmian marchewek które sobie właśnie pokroję do zamrażarki albo zetrę na tarce i będą do zupki. Kochani, dzisiaj przyszłam zrobić sobie tutaj tunel taki foliowy. No, bo boję się, że tutaj mi po prostu zmarzną te sałaty i jeszcze mam tutaj dwie kapusty pekińskie. No, a dzisiaj w nocy również zapowiadają przymrozki lekkie, więc nie chcę, żeby po prostu zmarzło. Tutaj mam dosadzone, kochani, buraki liściowe przeniesione z tunelu foliowego. Wczoraj jeszcze sobie je właśnie przesadzałam. Jest ich tutaj dość sporo. Praktycznie zrobiła się ta skrzynia cała z buraków liściowych. No i sałaty tu jest. Sałata rzymska, no i dwie lodowe troszkę. Tutaj też malutkie sałaty, no i te dwie pekińskie. Zobaczcie jak pięknie broku. fajnie rośnie. I tam jeszcze gdzieś jest kalafior, więc to dzisiaj będę przykrywać, no bo jest zimno, naprawdę. Idzie jakieś ochłodzenie. No, wiadomo, jest jesień, więc nie ma się już co spodziewać ciepłych dni. A to na razie zostawię. Buraczki jeszcze zostawię na jakiś czas, potem je wykopię. No, jeszcze są malutkie. Ale jak będą jakieś większe jeszcze zapowiadali przymrozki, no to już wykopię. Tam jest jeszcze Pietruszka Naciowa, która nie przemarza, więc ją zostawię. Najwyżej tylko ją okryję. No i cebulka. Cebulka tutaj jest, ale ona raczej już będzie zimować w skrzyni. Siedmiolatka i ta zimująca cebula, którą posadziłam. Nie mam tutaj daty. Ale ona będzie na wiosnę dopiero do zbierania. Będzie gotowa. Kochani, zabieram się za robienie tunelu nad sałatami i burakami. Kochani, jesteśmy w tunelu foliowym. I zobaczcie, co się stało z moim ogórkiem. Pierwsze przymrozki, jakie mieliśmy. No było minus jeden dosłownie w nocy. No i ogórek, zobaczcie, padnął. Jest po prostu zmrożony. I niby w tunelu foliowym, zobaczcie. No, cały padnął. Ten drugi tak nie. Jeszcze ma troszkę liście, ale też ma takie wiotkie liście. No i po prostu będę chyba musiała usunąć. No bo zobaczcie, cały przemarsz. I niby tunel foliowy, ale po prostu nic z tego nie ma już. No, przemarsz. Dla ogórków niestety już jest za późno. Tutaj mam dwa takie duże ogóreczki i on już ma nawet tutaj takie plamki. Nie wiem, czy on nie będzie już w środku przemarznięty. Chyba sobie po prostu zerwie ten jeden ogórek, no a reszta usunę. No bo, no bo zobaczcie, jak wygląda. Nic już z tego nie mamy. Tak to jest. Przychodzi jesień. No i niestety musimy się żegnać ze swoimi uprawami. Kochani, a to moja kapusta pekińska, którą sobie zerwałam. Powiem Wam, że dzisiaj u mnie minus 2 nad ranem. No po prostu taka temperatura, że to jest niemożliwe. Takie przymrozki są nad ranem, a mamy dopiero październik, połowa października, nawet nie jest. Więc szybko rano, kochani, leciałam po kapustę pekińską. Choć ostatnio sobie zrobiłam przykrycie, ale wiadomo. Nie chciałam, żeby mi to się zepsuło tak jak ogórki w tunelu foliowym. Miałam tam jeszcze dwie główki pekińskiej kapusty, dlatego dzisiaj kochani robimy gołąbki z kapusty pekińskiej. Dość dużo mam tej kapusty, no ale zrobię sobie już na wyrost, no i część jeszcze kapusty na suróweczkę. No bo tych liści naprawdę było bardzo, bardzo dużo. Tutaj sobie już kochani liście z kapusty y, namoczyłam we wrzątku przez 10 minut się moczyły. Już one są mięciuteńkie. A teraz sobie przygotuję farsz z mięsa mielonego, ryżu, przypraw. No i będę sobie zawijać, rolować, a później do piekarnika, no i oczywiście z sosikiem pomidorowym. Kapusta Pekinska dzisiaj w roli głównej u mnie na obiadek. I tutaj kochani, farsz na gołąbki, prawie gotowy. Mam tutaj mięso mielone, ale surowe 60, jeden poręczek ryżu. Ryż ugotowany, natka pietruszki, sól, pieprz, papryka, yy, czosnek suszony można dodać. I jeszcze tutaj sobie dodam do tego część z tego, co tutaj mam na patelni, tutaj mam marchewkę. Cebulkę, jak również przecier pomidorowy i łyżka keczupu. Część z tego dodam sobie tutaj do farszu, wymieszam i taki będę miała farsz do gołąbków z kapusty pekińskiej. Mamy zrobione. Będzie na kilka obiadków, naprawdę dużo tego wyszło. Teraz sobie jeszcze zrobię sosik. Zaleję to tym sosem takim pomidorowym. No i do piekarnika na godzinkę. 180 stopni. No i mamy sosik, zalewamy nasze gołąbki z kapusty pekińskiej. Wędrują do piekarnika. Piekarnik musi być nagrzany do 180 stopni i na godzinkę dajemy nasze gołąbki. Kochani, a teraz szybciutki pokażę Wam taki hol zakupowy, właściwie hol doniczkowy, bo zakupiłam sobie troszkę nowych doniczek do domu i za chwileczkę Wam pokażę. Choć jest jesień, to jeszcze ja również w domu przesadzam, sadzę, cały czas coś po prostu robię. I dzisiaj Wam pokażę nowe doniczki, które sobie zakupiłam, jak również nasionka, ale to jest. Tylko dwa rodzaje, może zaczniemy sobie właśnie od tych nasionek. Mam tylko dwa rodzaje nasionek. Zobaczcie, zakupiłam sobie takie kwiatuszki: yy, kobea pnąca, jest ona z takimi fioletowymi dzwoneczkami. Bardzo fajna roślinka, doskonała do dekoracji, jak również do osłony na balkonach czy tarasach, w altankach. Ja właśnie chcę sobie ją puścić na siatkę. Aby po prostu zasłoniła mi pewne miejsce. No i przy okazji będzie piękną dekorację. To będę, kochani, sadzić w przyszłym sezonie. Zaraz zobaczymy, w lutym marcu możemy sadzić do rozsad, no a potem po 20 maja do ziemi. Już w docelowe miejsce. Wschody występują do trzech tygodni. Jest to pnącze. Coś takiego, kochani. A druga rzecz to jest estragon, zioło. Tutaj jeszcze mam cenę 2.20 do mojego. Ogródka na wiosnę jeszcze sobie posadzimy zioło. Jest to takie, które wyrasta do 1,20 m wieloletnie, więc warto je mieć w swoim ogrodzie. Oczywiście możemy potem właśnie do różnych potraw dodawać, czy do sałatki. Można y, też używać do kwaszenia ogórków, do różnych potraw, z jajek, do sosów, no do różnych. Jeszcze nie miałam w swoim ogrodzie, dlatego sobie je posadzę. Y, siejemy w marcu, ale oczywiście ja na pewno będę dużo szybciej już to wysiewać. To są, kochani, moje Dwa rodzaje nasionek, ale to tylko tak przy okazji, bo w sklepie, którym byłam, są również nasiona, więc przy okazji zakupienia doniczek zakupiłam sobie te nasionka. Tutaj mam, kochani, takie podstawki uniwersalne. Mam dwa białe i dwa takie kremowe, takie średniej wielkości. Przez to mi, kochani, były potrzebne te doniczki, no bo jeszcze mam nasionka w lodówce, które dałam do wykiełkowania i niedługo będę musiała je posadzić jest to drzewko truskawkowe będę musiała posadzić do doniczek jak również cytrynkę, która za niedługo sobie otworzymy jeszcze poczekam może za trzy dni i zobaczymy czy już pestki się otworzyły i czy już wykiełkowały nam dlatego będę musiała właśnie je posadzić do doniczek i to są właśnie te doniczki i zaraz Wam kochani pokażę takie zwykłe plastikowe one są w takim kremowym odcieniu z taką tutaj harmonijką choćby. Coś takiego właśnie będą pasowały do tych doniczek tutaj do tych podstawek. Te mam kochani dwie takie doniczki w takim kolorze. Ni to jasny pomarańcz, ni to taki kremowy ekry, nie wiem jak to nazwać. Coś takiego w takim kolorku. Takie bardziej uniwersalne. Jedno mam kochani w kolorze fioletowym. Niestety nie było do niej podstawka. No i wzięłam taki biały. Czyli ta doniczka będzie miała biały podstawek. Tutaj mam w pokoju na fioletowe dekoracje, więc ona tutaj właśnie będzie w tym pokoiku. Tak jeszcze nie wiem, które wybiorę do czego. Oczywiście będę musiała tutaj zrobić otwory, bo nie ma, ale tutaj fajnie producent zaznaczył, że tutaj możemy sobie właśnie przedziurkować. Jest to gdzie 13 cm ma średnicy ta doniczka. Bardzo mi się ten kolorek spodobał. Fioleciki też lubię. Jakoś mi się zaraz kojarzą z lawendą. Jeszcze mam, kochani, takie dwie zwykłe doniczki. Takie plastikowe, przeźroczyste. One kosztowały 70 groszy dosłownie. Jeszcze mam kochani o taką. Bardzo mi się spodobała. Doniczka z motywem kawowym, idealna do kuchni. Możemy sobie tutaj posadzić. Ja tą doniczkę kupiłam ze względu na moje nasionka kawy, które posadziłam. Jeśli tylko wykiełkuje kawa, to właśnie powędruje do tej doniczki. Będzie nawiązywać do tej nazwy kawy. Wow. Doniczka jest dość spora, większa niż tamte. Nie wiem, czy tutaj pisze 14, chyba 14 cm. No, ale jest dość duża, też będę tutaj musiała otworki zrobić. Bardzo mi się spodobała. I ostatnia rzecz, którą jeszcze zakupiłam, to już jest taka ceramiczna doniczka. Bardzo lubię też takie ceramiczne doniczki, i później nie umiem się zdecydować na kolor. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz to po prostu na rodzaj, bo one są teraz tak śliczne. Bardzo piękne. No, jest to naprawdę bardzo piękna dekoracja, później do pokoju. Ta jest w takim kolorze habrowym. Ni to fiolet, ni to haber, coś takiego. Ta powędruje do innego pokoju. Jeszcze nie wiem, jaka roślinka tu wyląduje, ale będzie to osłonka, właśnie osłoneczka. I to, kochani, moje są wszystkie zakupy. Doniczkowe, hol, doniczkowy ze sklepu ogrodniczego. I będziemy niebawem sadzić. No, tak jak ja, zawsze to robię. Czy to zima, czy to jesień. No, niestety, co chwilę coś robię. Muszę ten czas, kochani, wykorzystać, póki nie mam teraz takich wielkich zamówień w pracy zawodowej, dlatego poświęcam się ogrodowi i pasji ogrodniczej mojej. Bo już niebawem będę znowu zasypana szyciem. No więc wtedy te roślinki, niestety, pójdą troszkę na drugi plan. I kochani, jeszcze chciałam serdecznie pozdrowić moją widzkę Beatkę, czyli Biak. Y Beatka bardzo chciała mieć swój ogródek i działkę, ostatnio mi napisała w komentarzu, że nie ma i ja ją zapytałam, czy ma balkon chociaż, bo na balkonie też możemy sobie zrobić różne doniczki z różnymi warzywami, ziołami, kwiatami, ale Beatka niestety nie ma też, ale napisała, że ma po prostu wszystkie parapety zapełnione kwiatami i po prostu kochani, Pozdrawiam i Beatkę i wszystkich, wszystkich moich widzów, którzy no nie mają niestety ogródków, ani działeczek, ani balkonów, ale mamy jeszcze kochani parapety, na których możemy śmiało posadzić sobie kwiaty, to co każdy lubi, kwiaty czy zioła nawet, czy jakieś malutkie warzywa. No i też możemy po prostu zrobić sobie malutki ogródeczek taki na parapecie. Więc kochani, Pozdrawiam wszystkich, którzy nie mają ogródków, nie mają działek, jak również wszystkich, co mnie, kochani, oglądacie. A tutaj moja roślinka, którą rozmnożyłam, znaczy się roznożyłam, podzieliłam. Miałam wcześniej jedną, to już Wam kiedyś pokazywałam, zobaczcie. Taką. Miałam ją. Ona była taka bardzo bujna. Ale podzieliłam ją na trzy części, no bo ona tak rosła. Nie wiem jak ona się nazywa, ale ma takie bardzo fajne, grube liście, takie naprawdę choćby takie ala kaktusowate. Super, i ona się tak powiększała, tak powiększała, że ja z niej zrobiłam sobie trzy sadzoneczki. Tutaj mam jedną i jeszcze mam kochani, zaraz wam pokażę, jedną. Czyli trzy. W sumie, kochani, wyszły trzy roślinki. Naprawdę są śliczne. Nie trzeba ich za dużo podlewać. Ciągle wypuszczają takie coś, widzicie. Ja kiedyś myślałam, że to będzie kwitnął, a nie, to po prostu zawiązuje nowy listek i wypuszcza takie najpierw patyczki, choćby zielone, łodyżki. A potem rozwija się liść. I kochani, na dzisiaj to już wszystko. Żegnam się z wami. Życzę Wam pięknego dnia. Jeszcze raz wszystkich pozdrawiam i do zobaczenia. Do następnego filmiku. Pa, pa, pa.